Witam Was serdecznie na kanale Westin Fishing Polska. Chciałbym Wam zaprezentować jedną z ostatnich nowości, a mianowicie kamerę Westin Escape Cam. Coś, na co osobiście bardzo długo czekałem i mogę Wam zdradzić, że jestem ogromnym fanem tego urządzenia. Jest to jedna z najmniejszych kamer dostępnych na rynku i dzięki wadze zaledwie 40 gramów możliwości, jakie nam daje, są dosłownie nieograniczone. Dodatkowo jest niezwykle prosta w obsłudze. W tym filmie pokażę Wam, jak ją zamontować, jak jej użyć i do czego możecie ją wykorzystać. Także przejdźmy do montażu. Kamera dostarczana jest do Was w takim sztywnym etui, w którym znajdziecie wszystko, czego potrzeba do montażu zestawu, czytniki kart SD oraz samą kamerę. Rozpoczynając montaż kamery, pierwszym elementem, który biorę, jest specjalna gumka zabezpieczająca krętlik, ale o tym za chwilę. Drugi element to rurka antysplątaniowa, która jest zakończona na dwa sposoby. Z jednej strony ostro ścięta, a z drugiej zakończona takim grzybkiem, zaokrąglona. I właśnie tę stronę wciskamy w węższą stronę tej gumki, a tym samym w szersze oczko. No, w ten sposób do samego końca. Następnie biorę do ręki kamerę i tę rurkę wkładam od strony obiektywu kamery w dziurkę. O, właśnie tą. Teraz specjalne wyprofilowanie tej gumki, która jest z jednej strony płaska, przystosowana jest do tego, aby dosunąć do kamery, żeby przylegała dobrze do kamery. Tak zamontowaną kamerę możemy używać przede wszystkim podczas łowienia wertykalnego, natomiast podczas łowienia rzutowego oraz trollingowego zalecam w pierwszej kolejności dołożyć do tego zestawu ster, który przede wszystkim ma za zadanie umieścić naszą kamerę na większej głębokości. Ważne jest to, że nie musimy ściągać kamery z zestawu, rozmontowywać go, aby dołożyć ster. Przez tą rurkę będzie przechodziła linka główna, tudzież przypon, a więc cofając ją, tak jak zrobiłem to przed chwilą, w ten sposób, jestem w stanie zamontować ten dodatkowy ster właśnie w tym miejscu. Jest on wyprofilowany, ma miejsce na ten element. Wkładam go w ten sposób i zabezpieczam rurką. Dociskam tak jak poprzednio. W tym momencie kamera będzie schodziła na większą głębokość. Kolejny element, który ma zadanie stabilizację kamery, także przy okazji łowienia dużymi przynętami albo agresywnej pracy warto użyć właśnie tego elementu. Ja podczas łowienia z rzutu łowię zawsze z nim. Jest on zakończony dwojako z dwóch stron. Tutaj ostro ścięty, podobnie jak rurka, a z tej strony zakończonym takimi wypustkami, które blokują się na końcu kamery. Ten element montujemy od strony obiektywu. Wkładamy tą ostrą częścią w ten sposób. Nasuwamy i dociskamy do końca, tak aby wszystkie elementy do siebie przylegały, a następnie zaciskamy od góry i dzięki temu płetwa jest zamknięta, stabilizuje naszą kamerę. Dodatkowo to obciążenie, które znajduje się na dole, jest wyprofilowane tak, że gdy ciągniemy zestaw, zielsko prześlizguje się po nim i nie haczymy tym samym zaczepów. Także tak zamontowaną kamerę używam, gdy łowię spinningowo, rzutowo oraz trollingowo. W ten sposób skonstruowaną kamerę możecie już zamontować na zestawie. I tutaj chciałbym się jeszcze na sekundkę zatrzymać, ponieważ niezwykle istotne jest to, aby nie montować kamery bezpośrednio na plecionce, tylko na jakimś dodatkowym przyponie. W moim przypadku jest to linka stalowa w otulinie, ale może być to cokolwiek odpornego na zęby szczupaka, ponieważ bardzo często zdarza się, że ryby atakują właśnie kamerę zamiast przynęty. Tak więc, aby ją chronić, warto zastosować dodatkowy przypon. Tą linkę stalową montuję do krętlika, a z drugiej strony krętlika montuję mój właściwy przypon. Escape Cam wykorzystuje wbudowany akumulator jako źródło zasilania naszej kamery. Ładujemy go przez port USB typu C, a sama bateria wytrzymuje około 2-2,5 godziny w zależności od użytych parametrów. Nasze filmy zapisywane są na karcie microSD o wielkości od 32 do 256 GB i właśnie takie karty obsługuje ta kamera. W zestawie znajdziecie dwa czytniki kart. Jeden na urządzenia z systemem operacyjnym Android, a drugie na produkty firmy Apple, więc w bardzo szybki sposób jesteśmy w stanie wyjąć kartę pamięci, włożyć ją do czytnika, następnie do urządzenia mobilnego i w kilka sekund zgrać wszystkie materiały. Pozostałe szczegółowe informacje oraz dane techniczne znajdziecie w instrukcji obsługi na stronie westinfishing.com. Pora włączyć naszą kamerę. Tak jak powiedziałem wcześniej, należy ją najpierw naładować poprzez port USB-C, a wejście znajduje się pod zaślepką na końcu kamery. Gdy bateria jest ładowana, świeci się stałym światłem niebieska dioda. Gdy ona zniknie, to znaczy, że nasza kamera jest w pełni naładowana. Chcąc włączyć kamerę, należy przekręcić zaślepkę znajdującą się na końcu kamery, tak aby linie zarówno na zaślepce, jak i idące wzdłuż kamery się zrównały. Po tej czynności nastąpi 5-sekundowe migające czerwone światło, które informuje nas o tym, że kamera jest włączana. Następnie ujrzycie zielone, żółte lub czerwone światło migające w stałym tempie. Świadczy ono o tym, że kamera nagrywa oraz informuje nas o tym, w jakim stopniu naładowana jest bateria kamery. Jeśli światło to jest zielone, to bateria ma od 80 do 100%, jeżeli żółte od 20 do 80%, a jeżeli poniżej 20 będzie ono czerwone. Chcąc zmienić miejsce lub wyłączyć kamerę, przestać nagrywać, wystarczy analogicznie do pierwszej czynności przekręcić zaślepkę w lewą stronę, a kamera się wyłączy, informując nas o tym również 5-sekundowym migającym czerwonym światłem. Bardzo istotne jest to, aby nie wyjmować karty SD, zanim kamera nie zostanie w pełni wyłączona, ponieważ nasze filmy mogą się nie zapisać, a co najmniej ostatni. Pora przejść do zaprezentowania Wam kamery w akcji. Na początku mojego użytkowania dość mocno bałem się o to, że będzie to niewygodne, że będzie mocno przeszkadzała podczas rzutów, ale dość szybko się przekonałem, że nie stanowi większego problemu i łowienie z nią, nawet rzutowe, jest bardzo komfortowe, co zaraz sami zobaczycie. Osobiście najczęściej wykorzystuję tej kamery podczas łowienia rzutowego szczupaków i tak jak zobaczycie za sekundę, nie stanowi ona żadnej przeszkody i łowi się z nią po prostu komfortowo. Jestem w stanie osiągać dalekie dystanse, nic się nie plączę i przede wszystkim jestem w stanie wejść oczami pod powierzchnię wody, zobaczyć to, co się tam dzieje i dostarczyć sobie dawki adrenaliny i emocji jeszcze na długo po zakończeniu wędkowania, co serdecznie Wam polecam. Ostatnia kwestia, bardzo istotna podczas tego typu łowienia i odnośnie samej kamery, to odpowiednia długość przyponu. Musi być on na tyle długi, aby przynęta znajdowała się w zasięgu obiektywu naszej kamery, a na tyle krótki, by komfortowo się z nią rzucało. Moje przypony są najczęściej o długości okolicach 60 cm, dzięki czemu jestem w stanie oddawać dalekie i komfortowe rzuty. Mam nadzieję, że pomogłem Wam ustawić kamerę i wytłumaczyłem, jak jej używać. Zaraz zobaczycie kilka najciekawszych materiałów, które udało mi się w ostatnim czasie nagrać, a ja szykuję sprzęt i szykuję się na nadchodzącą majówkę, także połamania i do zobaczenia w kolejnych filmach.